Nawigacyjny system wspomagania decyzji NAVDEC to system, który idzie o krok dalej od tradycyjnych urządzeń, które znajdują się na mostku statku. Dotychczasowe systemy wspomagały nawigatorów, umożliwiały im bezpieczniejszą żeglugę. Te systemy są systemami czysto informacyjnymi, czyli zbierają dane o statku własnym, o obiektach obcych. Tutaj ich rola się kończy. System NAVDEC idzie tutaj o krok dalej. Obok tego, że prezentuje i informuje o sytuacji, z którą mamy do czynienia, to uwzględnia również przepisy międzynarodowego prawa drogi morskiej i wskazuje, który statek ma pierwszeństwo. Jeżeli dochodzi właśnie do sytuacji kolizyjnej, to podpowiada nawigatorowi, jak zmienić kurs, ażeby bezpiecznie minąć się z pozostałymi jednostkami. System NAVDEC działa online, czyli dane są zbierane w sposób ciągły i cały czas dostarczane prowadzącemu statek i cały czas jest wskazywany komunikat, który mówi, jak zmienić ten kurs, żeby bezpiecznie minąć się z pozostałymi jednostkami, jeśli mamy właśnie do czynienia z sytuacją kolizyjną. NAVDEC to nawigacyjny system wspomagania decyzji. To innowacyjny wynalazek, który powstał na Akademii Morskiej w Szczecinie, a w chwili obecnej jest komercjalizowany, wdrażany przez spółkę Spinout Akademii Morskiej w Szczecinie, SAP4NAV. W ramach programu przeznaczonego dla małych i średnich przedsiębiorstw, programu Horyzont 2020, zostaliśmy docenieni przez Unię Europejską. Otrzymaliśmy 50 tysięcy euro, które umożliwi nam rozwój tego systemu. A jednym słowem, dzięki takiemu wyróżnieniu, możemy pochwalić się tym, że jesteśmy jedni z nielicznych innowacyjnych firm, przedsiębiorstw w Europie. NAVDEC został już zainstalowany na kilkunastu statkach różnego typu. Tutaj są i chemikaliowce, i promy, nawet na statku żaglowym Fryderyk Chopin, u różnych armatorów. W chwili obecnej on jest testowany. Wszelkie uwagi od kadry nawigacyjnej, od nawigatorów, od kapitanów wpływają na ulepszenie, poprawę działania samego systemu.